Posłuchajcie je, no posłuchajcie je, jeśli posłuchać pragniecie tej nowej pieśni. Hej, posłuchać pragniecie tej nowej pieśni. Rewolucja. Najpierw próbowała zrobić z kościoła rządową agendę. Potem zlikwidowała wszelką religię, zakazując jakiegokolwiek kultu. Nastąpiło prześladowanie księży, pacyfikację wiosek, które ukrywały niepokornych, padały ofiary śmiertelne i wreszcie wiosną 1793 roku wybuchło wielkie katolickie powstanie we Francji, które gwałtem odpowiedziało na gwałt. W odwecie rewolucyjne władze nakazały każdego buntownika karać śmiercią. Spirala zbrodni rozkręcała się, ginęli starcy, kobiety, dzieci, aktów łaski dokonywano, ale niemal wyłącznie po stronie katolickiej. Rewolucja zaś była bezwzględna. Odtąd nastała i trwa do dziś wojna o pamięć. Spadkobiercy katolickich powstańców przypominają ponad 100 tysięcy swoich ofiar. Republikanie głoszą chwałę swoich męczenników, młodziutkiego Barra i urzędnika Savera. Republikanie do dziś głoszą też mit masakry w Machecoul, rozpowszechniany m.in. przez zafałszowany, choć piękny, obraz François Flamenga. A ja śpiewam sobie o Wandei. Żandarmy pojmali Piotra Stachuelu, co był synem wdowy po Kerdanielu. Hej, co był synem wdowy po Kerdanielu. Jean de Wedek zdradził go żandarmom onym, na galery został Piotr zasądzony. Hej, na galery został Piotr zasądzony.